Powinno być ok. AB-43 jest po tej stronie. Co to był? Steward od pleców? Normalnie mi się przypomina akcja z Gears und Panzer. Z tą różnicą, że tam akurat nie trafiali tak łatwo w lufę. 9 sekund na prawa. W garnek mi trzasnął. Dzień dobry moi drodzy, pod materiałem z brytyjską Matildą bardzo chcieliście zobaczyć radziecką, a więc dzisiaj wyciągamy radziecką Matildę i poznamy jej historię, a tak samo dlaczego powstała taka konstrukcja i jakie były odmienne konstrukcje w tamtym okresie, które były budowane w celu uzupełnienia braków w jednostkach pancernych. No i żeby to dokładnie zrozumieć, musimy zacząć od operacji Barbarossa, czyli od momentu, kiedy Niemcy napadły na Związek Radziecki. Rosjanie po części o tym wiedzieli, ale nie przygotowali się na to i stracili w trakcie tych walk mnóstwo swoich czołgów rodzajów T-26, BT-2, 5, 7, T-28, T-35, a tak samo KW-1, KW-2 i T-34, z czego T-34, KW-1 i 2 w większości padały przez awarię. Niestety te czołgi nie były dość dobre i Rosjanie odezwali się do aliantów, głównie do Amerykanów i Brytyjczyków, o pomoc. No i rozpoczął się program Lend-Lease, który polegał na tym, że część wyprodukowanej broni przez Brytyjczyków i Amerykanów trafi do Armii Czerwonej, a tak samo Rosjanie podjęli pracę nad konstruowaniem czołgów, które miały przede wszystkim uzupełnić braki w rezerwach. I do tych czołgów mniej więcej należy ZIS-30, o którym już wspominałem wcześniej, jak ktoś się nie oglądał, macie tutaj w prawym górnym rogu, polecam obejrzeć, ZIS-41, Nitank, KHTZ, no i jeszcze T-40 BM-8-24. Jeszcze w ostatniej chwili udało mi się znaleźć taką improwizowaną ciężarówkę ZIS-5 zamontowaną armatą 45 mm jako taki niewielki niszczyciel czołgów. Natomiast z pojazdów, które Rosjanie dostali od Brytyjczyków i Amerykanów, to są czołgi typu Matilda 2, 3, 4, 4 CS, tak samo są Valentine 2, 3, 4, 5, 9 i 10, czołgi typu Churchill 2, 3 i 4, dostawali też kilka Cromwelli, Tetrarchów, kanadyjskie Valentine 7, kanadyjskie uniwersalne kariery, a od Amerykanów dostawali M3, M3A1 Stuarty, M5 Stuarty, M24 Chaffee nawet dostali, wczesną i późną generację M3 Lee, M4A2 Shermany z 7.5 i 7.6, nawet dostali Pershinga i dostali M31 B2, czyli takiego zmodernizowanego M3 Lee jako czołg inżynieryjny. I jeszcze tam są pojazdy typu M15A1, M17, T48, czyli Su-57, niszczyciele czołgów M18, M10, a tak samo masę ciężarówek i transporterów półgąsienicowych takich jak M2, M3, M5, a tak samo M9 i kilka uniwersalnych transporterów T16. Więc jak patrzeć na to, jest to masa pojazdów, dostali całkiem sporo tego sprzętu. No i głównie skupmy się na Matildzie, którą Rosjanie dostali. Ogólnie tak jeszcze podkreślę, że oficjalne radzieckie źródła poważnie krytykowały jakość amerykańskich i brytyjskich czołgów. No nie były one przede wszystkim dostosowane do klimatu, który panuje w Rosji, ale Matildy były chwalone za swój potężny pancerz. Natomiast te czołgi w ogóle nie radziły sobie w śniegu, a też co jest najważniejsze, z czasem uzbrojenie Matildy było tak słabe, że nie dawało rady przeciwko niemieckim czołgom. No i w grudniu 1941 roku zaplanowano wstawić do Matildy 2 76 mm działo, które było zamontowane w KW-1. Działo to zostało zamontowane tylko w jednym czołgu, był to prototyp, przetestowano to i już wcześniej w tej wieży było ciasno, a po zamontowaniu 76 było jeszcze gorzej, co też jest ważne, działo minimalnie można było tylko obniżyć w dół, a ciasnota doprowadzała do tego, że było naprawdę ciężko, jeśli chodzi o ładowanie. No i dlatego projekt został skasowany, trafił do kosza, zbudowano tylko jeden taki prototyp, a skupiono się bardziej na rozwijaniu radzieckich czołgów KW-1. Skoro już znacie historię Matildy i dlaczego trafiła ona akurat do Związku Radzieckiego, to pora jej się przyjrzeć w War Thunderze i jest to pojazd premium unikalny, który był dostępny w Evensie, tutaj wam wyświetlę w którym roku, bo już nie pamiętam. Maszyna znajduje się na drugiej erze, jest na klasyfikacji 3-3. Jest to ogólnie zwykła Matilda, jak się przyjrzymy, jeśli chodzi o opancerzenie, nic to nie zostało zmienione. Jedyna zmiana to jest jarzmo i armata. Mamy tutaj znacznie potężniejsze działo 76 mm
i jednocześnie to wpływa na czas przeładowania, a tak samo na depresję i elewację. Jak widać, depresja działa wynosi tylko 2 stopnie gorzej niż w większości radzieckich czołgów, elewacja na szczęście 20. Przeładowanie 7,3 sekundy, no tak na ekspercie ponad byłoby 7 sekund. Pancerz ogólnie można powiedzieć jest taki sam, 75 mm, jedynie tutaj jarzmo, tu jest 75, tu jest 75 i tu jest 40 mm, ale to nie znaczy, że to jarzmo idzie tak łatwo przebić, bo jak tutaj widać, można się przebić, ale jest niszczony tylko zamek, załoga nie jest raniona. Tutaj niby pokazane jest, że też można się przebić, ale też nie jest jakieś potężne uszkodzenie dokonywane przez oczywiście uzbrojenie radzieckie. Tu natomiast jest taki duży policzek, strzelenie już w odpowiednio w niego może doprowadzić, że po prostu czołg zostanie zniszczony albo po prostu załoga zostanie zlikwidowana. Ale też można w garnek po prostu strzelić i pojazd całkowicie zostanie zlikwidowany. Nawet jak wyciągniemy niemiecką 75, która ma wystarczającą penetrację, no to tutaj to miejsce dalej będzie stawiać opór i załoga nie będzie likwidowana, ale już tu w tę część wieży można się przebić i można po prostu zlikwidować załogę. To samo jest po prostu po tej stronie, w garnek tym bardziej, albo celować całkowicie w przednią płytę. Siła ognia to jest zwykła 76 rosyjska, czyli jak tutaj widzimy, mamy APHBC o przebiciu 87, potem jest APHBC o przebiciu 94, jest również APBC o przebiciu 102 mm, mamy jeszcze amunicję odłamkową, szrapnelową, pocisk dymny, no i jeszcze tutaj dwie wyrzutnie granatów dymnych, oczywiście to są jednorazowe. Przez to, że ten pojazd jest na 3-3, nie ma pocisków podkalibrowych, to warto wozić jednocześnie te APHBC i kilka APBC, bo jednak jak zbliżymy się do pojazdu, który ma 100 mm albo coś koło 95, to lepiej mieć tę amunicję, która przebije 100 mm. Oczywiście jeśli to jest pionowa płyta skontowana, no to nie ma szans, tym nie przebijemy nigdy. No dobrze, a więc to są najważniejsze rzeczy w radzieckiej Matyldzie. Teraz zobaczmy, jak ta bestia sobie poradzi. Trochę tutaj wysoko rzuciło, tak 4-0 mniej więcej widzę, bo jest Achilles, jest M4A4, to bardziej 3-7, ale jest KW-1. Zwykły czy L-11? 7-4-0, będzie ciężko, chociaż niemieckie czołgi i włoskie pójdzie łatwo rozwalić, szwedzkie by będą przebijały. Słyszę tutaj coś hałasuje. Puma, okej. To muszę się jej bać, ale ona mnie również. Gdzie jesteś, Pumo? Tu się schowałaś? Pięknie cała załoga poszła, pocisk nie eksplodował, tylko przeleciał na wylot. Jaka szarżana sztuga. A to był akurat sztuch. Ja nawet nie zdążę dojechać, oni wszyscy po prostu pędzą. A to co to? Oj, Brumbar. Większość graczy nie wie, jak pokonać Brumbara. Kurczę, za wysoko. Ale w zasadzie jest do mnie bokiem. Zapomniałem, że jest bokiem, no to go idzie jeszcze łatwiej pokonać. Niby taka potężna haubica, a jednak nie bardzo. Oczywiście w Ortenderze. Ujeju, jak tu spada BB1. Pancer. A to krótkolufowy. F1, dużym zagrożeniem nie jest. W zasadzie jak akumulacyjny to jest, ale zanim trafiłby. To już taki rush na spawna, bardziej by mi chodziło o dorwanie tych, co są po tamtej stronie mapy, ale trochę czasu mi ten dojazd zajmie tutaj. Raczej jakieś peloty zostały. Chyba tak naprawdę to już jest koniec tego meczu. Dużo graczy nie zostało w bitwie. O, na A pojechali. Może się uda dojechać tak i spotkać ich, jak będą jechali na B. A Panzer 4? Gdzie? Bo tu zniszczył Shermana. Najskuteczniej miałby go od... Jest! Tylko dział nowy. Ale pechowy strzał. Jedziesz, Matilda, ciśniesz. No, depresji mi tylko brakuje. Byłoby. Tak to nie ma.
Karelia i tym razem chyba rzuciło mnie na topkę. No, to mam w razie czego jedno podwójne użycie. I zobaczymy potęgę sajuskiej Matyldy. Za chwałę i za rodinu będzie. Akurat na Niemców. Dlaczego Amerykanów i Szwedów? Dziwobłosi są po mojej stronie. Jest tam Sherman. Gąsienica. Odpalony, a tutaj coś jest. O kurde, Szwed, jak dostał prosto w lufę. Dobra, pięknie zniszczony. M8 jeszcze była nieśmiertelna. Dobra, chcę tu przejechać, to puszczę dym. Jedziemy, panowie, jedziemy. Trzeba zająć tereny dla Związku Radzieckiego. Oj, oj. Biedny Su akurat zginął od artylerii. O, T-50 został rozwalony przez pancera. To już wiem, czego tutaj muszę się spodziewać. Gdzie ten pancer stoi? Tutaj chcę zniknąć, żeby na plecach nie mieć jakiejś niespodzianki. Jest ten pancer! Do góry, do góry, do góry! Kurde, od zamka się odbiło. A on się odbił od mojego. Znaczy dokładnie od jarzma. Ja się odbiłem i on się odbił, ale tak czy inaczej. Nie docenił sajuskiej Matyldy. W sumie prawie nieznana maszyna. Tutaj po prawej słyszę coś. Jezu, ale nie widzę. Najgorzej, że na plecach u mnie są. Dobra, daj. Co? Co? Kurde, akurat mną bójnęło. 35T. Co to za zabytek? Dziwo, 35T nie widzę. Ale tam jest Puma. Akurat w stronę respa pojechała. Za Pumą na razie nie pojadę, bo tego 35T chciałbym dorwać. Gdzie ta czeska maszyna, kurczę, jest? Jest tutaj! Kurde, nie zabiło mu to załogi w kadłubie i ucieknie mi. Jestem tak wolnym żółwiem, że nie dam rady. A może, bo tam się zatrzymał. Jedziesz, Matylda, jedziesz! No, teraz załoga oberwała. Już przejmuję tę strefę. Jedynie co bym sobie wykorzystał te pojazdy tutaj jako dodatkową osłonę. Powinno być ok. AB-43 jest po tej stronie. Co to był? Steward od pleców? Normalnie mi się przypomina akcja z Gears und Panza. Z tą różnicą, że tam akurat nie trafiali tak łatwo w lufę. 9 sekund na prawa. W garnek mi trzasnął. Do tyłu, Matyldo! Teraz tam steward dorwie tego stewarda. Jedziesz do przodu! Gdyby nie ta depresja! Jest zemsta za mojego załoganta! Co to? To był Szwed, aż nie wiedziałem, że tam stoi. Dlaczego go akurat nie trafiałem? Nie mam do tego pojęcia. Ale ważne, że Su go rozwalił.
Lecy. Kierowca skrzynia biegów u Szweda. Małe cofanko. Nieważne. Kurde, Panzer 4 mnie tu rozbroił. Szybciej uciekaj! Uciekaj, 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 uciekaj! Gazem, gazem, gazem! Su, nie blokuj! No i już. Su nie dał rady. O kurde, Locust. Naprawiaj się. Może Locust mnie nie zobaczy. Dajesz, Italiano, dasz radę z Locustem. Albo i nie? Walka dwóch papierów. Chociaż Locust jest potworem. Tu jeszcze pancer szybciej naprawiaj! Dobra. Ładuj to, Dimitri, ładuj szybciej! O, ten Locuścik spierdziela, nie może uciec. Tylko silnik. Cały czołg powinien pójść z dymem. Apę go zdejmie. Jak tutaj jest na razie bezpiecznie, to ja sobie na środek pojadę. Tu... jest cisza, spokój, nic nie widać. Ale Czafik ma towarzystwo na przodzie. Dobra, zemściłem się. Został rozwalony. Szkoda tylko, że za późno. Jakby Czafik nie cofał, mógłbym wcześniej załatwić tego chinu. Teraz tak, tutaj jest Panzer 4. Cały czas mam wrażenie, jakby tam coś stało. O nie, tylko kierowca dostał. Bardzo źle. Co się z tym pociskiem stało? Czy to się powinno bez problemu przebić? No. Chociaż w zasadzie to tam, jak się przyjrzeć, to trafił trochę w dach kadłuba, więc no, napotkało dużo pancerza, ale to było trochę to nisko wycelowane. Oj, Hetzer. Za wysoko, nie widzę jego dolnej płyty. To bym mógł rozwalić mu przekładnię. Uuu, szwedzka maszyna. No gościu, jak tam podjeżdżasz, to zawsze trzeba patrzeć na ten posąg. Znaczy posąg? No, tutaj po prostu, na to miejsce. M3 przyjechała. M3, nie przeżyjesz tutaj, bo artylerię puścili. Uuu, Panzer 4H. Jak się ładnie schowa Matildą, no to ta armata tak naprawdę robi wszystko. Ale nasi jadą do przodu, jest na razie okej. Wolałem coś zabić, niż strzelić kolejny raz i patrzeć, jak mój pocisk się odbija od Hetzerka. Do tyłu! Kurczę, za bardzo wyjechałem. No dobra, 9 sekund naprawy. Gorzej, że straciłem już dwóch załogantów. A na strefę to trochę drogi jest. Hetzer tam sobie podjechał. A nieważne, już go rozwalili. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu! Sturmgeschütz! Pięknie rozwalony. Jak zwykłą Matildą bym się naprawdę męczył. Tak radziecka. Coś pięknego. To mi ciekawe, jakby wyglądał Churchill, jakby się zachowywał. Uwaga na wskazany kwadrat. What the hell? Uwaga na wskazaną strefę. Just...
tam siedzi cwaniak! Jak widzieliście, moi drodzy, armata spisuje się tutaj bardzo dobrze, a jeszcze jak Matilda trafi na swój poziom, no to wtedy pancerz zdaje egzamin. No i napiszcie w komentarzach, co myślicie o tej Matildzie? Chcielibyście, żeby Gaijin jakoś ją przywrócił, może w jakimś evencie, jako takie społecznościowe zadanie? Byłoby fajnie, gdyby do takich zadań wrócili. I dajcie znać w komentarzach, który pojazd ruszamy jako następny. Czy Valentina, czy Churchilla? A tak samo dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć radzieckiego Valentina Mark 9. I zostawcie koniecznie łapkę w górę, zostawcie suba, nie zapomnijcie o dzwoneczku, zachęcam do obejrzenia innych treści też na moim kanale. Wbijajcie na Discorda, link macie w opisie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie!